To myślę, że możemy zacząć. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie z Warszawy. Nazywam się Anita Budziszewska, jestem ekspertem portalu Polska 360, projektu polskiego, który jest nastawiony na integrację środowisk polonijnych, ale również pokazanie fajnych przykładów Polaków, którzy robili fajne rzeczy za granicą, w różnych częściach świata, jak się okazuje. I fajnie, że możemy o tym troszeczkę dzisiaj sobie również porozmawiać. Moim gościem dzisiaj jest wspaniała osoba. Ja mówię to zupełnie prywatnie, dlatego że prześledziłam całą historię, tą, którą mogłam w internecie a propos tutaj zawodowych osiągnięć. Moim gościem jest pani Agnieszka Wronkowska, która przez 12 lat, proszę Państwa, była członkiem społeczności, właśnie była, mieszkała w Indiach. Oczywiście dla nas Polaków, którzy przywykli do wyjeżdżania raczej na Europę, do Europy Środkowo-Wschodniej bądź do Europy Zachodniej. Indie, czy w ogóle Azja jest pewną egzotyką. Także bardzo się cieszę, że Agnieszka zgodziła się być się moim gościem. Jak Państwo wiedzą, osoby, które mnie już oglądały wcześniej, ja prowadzę te spotkania w takim dosyć naturalnym, swobodnym nurcie. Chciałabym, żeby właśnie Państwo, tak jak zawsze zresztą, czerpił się swobodnie, aby różne pytania zadawać też mojemu gościu, mojemu tutaj zaproszonemu gościowi, pani Agnieszce Wronkowskiej. Nie chcę mówić tak w szczegółów a propos tego, co pani Agnieszka robiła w Indiach. Troszeczkę jest w naszym portalu. Mianowicie to są oczywiście projekty społeczne obok pracy zawodowej. Tak? W pewnym momencie prowadziła dosyć duży dział. Ja wiem od tutaj naszego wspólnego znajomego, dosyć duży dział w Indiach z dużym sukcesem, ale obok tego trochę myślę, że wpłynęła również na mentalność środowiska, w którym była, również przez pokazywanie pewnych fajnych wzorców. Mam tu na myśli oczywiście rolę kobiet, tak? Czy pewne budowanie świadomości, estetyki czy zdrowia wśród kobiet w Indiach. To jest oczywiście dla nas też bardzo ciekawym tematem. Nie chcę, tak jak powiedziałam, wchodzić w szczegóły, bo będziemy się o tym z panią Agnieszką rozmawiać. Jeśli chodzi o pytania, witam serdecznie wszystkie osoby, które są. Pani Maria, pani Ania Zosik, pani Antach, witam serdecznie. Zacznę od początku, może od tego, dlaczego pani Agnieszka wyjechała w ogóle do Indii, jak to się wydarzyło, że te Indie gdzieś tam były na horyzoncie. W trakcie, proszę Państwa, jeśli będą mieli Państwo takie rzeczy, oczywiście można zadawać pytania, jak tylko je zobaczę na czacie, będę, pozwolę sobie przerywać Agnieszko, tak, żeby ewentualnie na bieżąco te pytania mogły być realizowane. Agnieszko, pozwolę sobie oczywiście na pierwsze pytanie, które jest myślę dla wszystkich najciekawsze, jak to się stało, że trafiłaś do Indii i tam prowadziłaś biznes? Tak, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ja bardzo chętnie mówię o Indiach, mimo że w Indiach już nie mieszkam od jakiegoś czasu, ale jest to kawałek duży mojego życia i ogromna część, ogromny sentyment też i wyjazd z Indii wcale nie spowodował, że kocham je mniej. Do Indii trafiłam w zasadzie przez przypadek. Nigdy swojego życia ani zawodowego, ani prywatnego nie wiązałam z tym krajem. W zasadzie był mi zupełnie obcy. Kiedy zaczęłam pracować w toruńskich zakładach materiałów opatrunkowych, to firma, która Państwu może być znana z takich marek jak Bella, Seni, Happy, to produkty higieniczne. W pewnym momencie, jeszcze będąc studentką, zaczęłam pracować w tej firmie. Pojawiła się możliwość wyjazdu. Ta możliwość się pojawiła niestety na skutek bardzo przykrych okoliczności, ponieważ pracownicy firmy mieli tam wypadek, a ja pracując w biurze zarządu bardzo byłam zaangażowana w pomoc tym pracownikom i w związku z tym mój szef spytał, czy pojadę i pomogę. No i jakby trudno było powiedzieć nie, tym bardziej, że ludzie, którzy w tym wypadku ucierpieli, znałam osobiście i byli moimi bardzo dobrymi znajomymi czy przyjaciółmi, w związku z czym zgodziłam się z ogromną obawą oczywiście, natomiast tak wyglądał mój pierwszy wyjazd. Wyjechałam nie znając kraju, a mając bardzo odpowiedzialną misję sprowadzenia osób po wypadku do Polski. I tak to się zaczęło. Zaczęło się od traumy, ogromnego stresu, bardzo dużej odpowiedzialności, której bardzo się bałam.
Natomiast to, jak to wszystko się później potoczyło, jak się udało nam tych ludzi sprowadzić, jak ta pomoc medyczna została zorganizowana, no to był początek dla mnie. Dla firmy to już nie był początek, bo firma już tam funkcjonowała od 2004 roku. A ja wyjechałam pierwszy raz w 2008, więc 4 lata już tam coś się działo. Natomiast jakby po tej sytuacji moja praca zaczęła coraz bardziej być ukierunkowana w stronę Indii i projekty, które realizowałam najpierw z Polski, później częściowo z Polski, częściowo z Indii, no coraz bardziej były po stronie Indii. Więc w pewnym momencie zapadła decyzja, że się do Indii przeprowadzę, po to, żeby tam już na miejscu pracować. I właściwie tak trafiłam do Indii. Zupełny to był przypadek i zupełny zbieg okoliczności. Ale okej, czy rozumiem, że najpierw wyjechałaś zupełnie na krótki okres po to, żeby pomóc tak osobom, które są poszkodowane i miałaś wrócić, czyli jakby nie było planu żadnego na zostanie tam dłużej, tak? Czy ja Nie, plan był taki, że oni mają wrócić, a ja mam zajmować się dalej swoimi rzeczami. Jak to się stało, że zdecydowałaś się jednak zostać? Znaczy, co spowodowało twoja chęć poznania może nowej kultury, może od razu rzuciło ci się w oczy, że to jest właśnie to, co chciałabyś robić tutaj, w tym środowisku, taką... To znaczy, na pewno ogromny wpływ miało to, że firma tam właśnie zaczynała taką bardzo intensywną pracę nad rozwojem biznesu. Ja bardzo chciałam pracować w opatrunkach. Mm-hmm. I bardzo podobała mi się perspektywa, że mogę pracować z rynkiem, którego nikt nie zna, na którym jest mnóstwo rzeczy do zrobienia i tak naprawdę to, co ja tam zrobię, to będzie od razu widoczne. Taką miałam przynajmniej wtedy, takie miałam wyobrażenie. Oczywiście firma mi to umożliwiła i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałam, ogromna rola pani Krystyny Borek-Józefowicz, która była taką moją mentorką i osobą, która mi Indie pokazała i sprzedała. Natomiast jakby to tak po kawałku do mnie przychodziło. Wiem, że na początku duże opory były też mojej rodziny, bo nikt sobie nie wyobrażał, że można wyjechać do Niemiec, że mogę wyjechać do Niemiec do pracy, a co dopiero do Indii, to było niewyobrażalne. Natomiast po tym, jak zaczęłam pracować i dużo podróżować, w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że nie można być jedną nogą gdzieś, żeby to wszystko miało ręce i nogi. I zdecydowałam się na stały pobyt w Indiach. Wtedy tak jakby musiałam się też zdecydować na to, jak dalej chcę żyć. No byłam młodą osobą, ale jakby miałam w perspektywie to, że na ten moment to jest tymczasowe i traktowałam też przez długi czas Indię jako taki przystanek. Nic długotrwałego, nic na stałe, po prostu przygoda, która nie wiem kiedy się skończy, ale przygoda, która po prostu na tą chwilę mi towarzyszyła. Długo, długo później, bo myślę, że gdzieś dopiero w 2014, może w 2015 roku zrozumiałam, że Indie to jest miejsce moje, które po tylu latach już nie jest tymczasowe, że właściwie lepiej znam Indie jako dorosły człowiek niż Polskę. I że czas zacząć myśleć o tym, że jednak tutaj trochę jeszcze zostanę, w związku z czym no, zaczęłam się trochę inaczej organizować, to też życiowo. I też wtedy podjęłam taką właśnie decyzję, że w Indiach zostanę dłużej. I tak tę decyzję utrzymałam do 2019 roku, do końca właściwie do 2020. I wtedy wróciłam do Europy. Co było najtrudniejsze w aklimatyzacji w Indiach? Czy czułaś może bardzo tę różnicę kulturową? Czy to było najtrudniejsze, czy być może to w jakiś sposób cię wręcz motywowało do pewnego rozwoju osobowości? Nie miałam czasu, żeby się zastanawiać nad trudnościami. Pracowaliśmy tam bardzo ciężko i to był taki czas, kiedy powstała fabryka, zaczynaliśmy w fabryce produkcję. Ja wszystkiego się musiałam nauczyć, bo nie miałam nigdy też styczności z produkcją. Mm-hmm.
pracowaliśmy po kilkanaście godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, bo tyle tam trwa tydzień pracy. W związku z czym tak naprawdę trudności na co dzień, jakie spotykałam, to trudności typu, gdzie tu kupić coś do jedzenia? Byliśmy na wsi wtedy, na wsi, na której nie było jeszcze nic, bo dopiero nasza fabryka dopiero jakby zbudowała dużą część lokalnej społeczności później. Także na początku to był jeden sklep, taka kirana, taki kiosk powiedzmy, w której można było kupić w zależności od dnia pomidory, ziemniaki, cebulę oraz jajka. To właściwie był koniec listy produktów, które nam się wydawały przydatne do jedzenia. W związku z czym, może nie powinnam tak mówić, ale przemycaliśmy jedzenie z Polski w walizkach. Głównie to zawierały nasze walizki. I to na pewno było trudne. Przyzwyczajenie się do zupełnie innego sposobu żywienia, jedzenia, robienia zakupów, takich codziennych rzeczy. No bo będąc na wsi, trudno wymagać od ludzi, żeby lubili to, co my, kiedy oni zupełnie inaczej żyją. Mhm. Czy w waszej firmie pracowały również osoby z Indii, czy nie? Hindusi? Czy tak, oczywiście. Zatrudniała firma na początku w fabryce, myślę, że było około 100 osób, teraz nie pamiętam. Biznes jest zorganizowany tam tak, że część kadry menedżerskiej to są Polacy, część kadry menedżerskiej to są osoby pochodzenia indyjskiego. Natomiast wszyscy ci, którzy pracują w produkcji, w sprzedaży, to są już głównie Indusi i oni jakby są główną siłą firmy. Myślę, że w tej chwili firma zatrudnia ponad 1000 osób w Indiach. Także jest to już duży, ogromny biznes. Z tego co wiem, największy polski biznes w Indiach. Tak, to prawda. Gratulacje, Agnieszko, byłaś częścią tego. No myślę, że jeszcze jesteś momentalnie, tego się nie odcinamy, także super. Oczywiście, to jest tak samo jak Indie. To jest firma, która tak bardzo zapada w pamięć, że nie sposób, nawet po 2 latach mówię, że to my. Tak, to nadal jestem częścią. Jak wyglądało twoje życie poza pracą? No bo jesteś tam jednak z obcego państwa. Nie wiem, czy była jakaś integracja może wśród Polaków. Mówiłaś przed programem, ja tutaj tego jeszcze to nie było jeszcze nagrywane, więc państwo o tym nie wiedzą, ale troszeczkę dotknęłam tego tematu środowisk kolonijnych w Indiach. Gdybyś mogła o tym może trochę powiedzieć, o tym, co robiłaś właśnie po pracy, czy jak tak, kontakty z Polonią. Tak, więc myślę, że tutaj jakby miejsce, w którym ja mieszkałam na południu Indii, najpierw mieszkałam przez długi czas właśnie na wsi. No tam jedyną Polonią, jaką mogłam spotkać, to były osoby z firmy. Chociaż nie, spotkaliśmy Polaków, którzy mieszkali również na południu, prowadzili taki resort, ośrodek wypoczynkowy na zupełnym odludziu, wyjechali tam 20 lat temu i tak już zostali. Bardzo zresztą fajni ludzie. Bangalore jest bardzo, to miejsce, w którym mieszkałam, to jest bardzo międzynarodowe miasto. Miasto, gdzie jest mnóstwo ekspatów ze wszystkich krajów chyba na świecie, również Polaków. Natomiast integracja Polaków w tym mieście jest, powiedziałabym, no na zasadzie dobrowolności na pewno. Dużą grupą stanowiliśmy my, to znaczy pracownicy TZMO. Natomiast poza pracą to były takie, powiedziałabym, bardziej przypadkowe spotkania. Dużym oczywiście platformą taką dla nas był Facebook, tam mogliśmy się jakoś poznawać i spotykać. Myślę, że największą część i najlepszą robotę w kwestii integracji Polonii robi pan ambasador Adam Burakiewicz, który rzeczywiście stara się bardzo integrować Polaków, organizuje fajne imprezy i myślę, że zna wszystkich, tych, którzy oczywiście się przyznają, że mieszkają w Indiach. No jest osobą, która bardzo dba o kontakty i rzeczywiście próbuje tych Polaków tam ze sobą łączyć na obczyźnie.
Tak, ja mogę nawet potwierdzić, nie będę chodziła oczywiście w jakieś personale, natomiast ja jestem z takiej jednostki na Uniwersytecie Warszawskim, która bardzo ma rozwiniętą współpracę międzynarodową właśnie z Indiami między innymi. I między tym pan ambasador wspomniany również jest częścią tych kontaktów, także absolutnie się zgadzam z tym i jakby z twoją opinią na temat Indii i w ogóle tych środowisk, które łączy też pan ambasador, także bardzo się cieszę i pozdrawiamy przy okazji. Czy ty chodziłaś na jakieś wydarzenia polskie? Czy tam były takie? No, rozumiem, że tak, odbywają się wydarzenia polskie. Tutaj myślę, że konsulat ma też fajne pomysły. Organizowane są festiwale filmowe, takie mini festiwale filmowe, wydarzenia, fajne koncerty, muzycy, szczególnie pianiści przyjeżdżali do Bangalore. Bangalore nie jest takim miastem, do którego jakby zaglądali, nie wiem dlaczego zresztą, artyści tak po prostu. To przeważnie się łączyło z jakimiś wydarzeniami organizowanymi przez ambasadę albo przez konsulat. Natomiast tak, oczywiście, kultura polska, czy w ogóle Polska, jest jednym z tych krajów, które w Indiach są znane, mimo że jak się mówi, że jestem z Polski, to pierwsze pytanie jest skąd? Z Europy. Okej, bo Europa to jest jeden kraj i generalnie jak ktoś jest z Europy, to już wiadomo, że z tamtego miejsca i raczej w ten sposób nas kojarzą. Natomiast dla osób, które troszeczkę znają historię Indii również, Polska jest krajem, który ma swoje miejsce w tej historii. I to jest za sprawą tych dzieci adoptowanych przez Maharadżę, które... I to rzeczywiście żyje, ta historia żyje. I jest to taka historia, która Hindusów napędza bardzo pozytywnie i tak napełnia ich takim dumą. Oni są dumni z tego, że przyjęli tyle polskich dzieci i Polska im się kojarzy właśnie z krajem, który w ciężkiej sytuacji otrzymał pomoc od Indii. Dzisiaj myślę, że chyba nie mamy takich przykładów, to znaczy nie kojarzymy się z tym, z czym normalnie się kojarzymy na świecie, może na szczęście. Myślę, że symbolem jest na pewno pan Wałęsa, a drugim obecnie Robert Lewandowski, to na pewno również. Ale ja cię kilka przerwę. Dlaczego? Dlatego, że wspomniałaś o tej, chciałam być legendą, to jest złe słowo, oczywiście o prawdziwej historii Dobrego Maharadży, ulica Dobrego Maharadży w Warszawie, ale w filmie Mała Polska w Indiach, który opowiada w ogóle ten wątek polsko-hinduskich relacji. I muszę powiedzieć, że jest z nami pani Aneta Hoffman, która jest bardzo skromna, więc na pewno się nie odezwie, ale troszeczkę przy realizacji tego filmu brała udział, tak, więc ja tutaj trochę przemówię do widzów, przepraszam pani Anetko, ale to jest też fajna okoliczność, żeby to o tym powiedzieć. Także, ale ja wiem, że u nas jest dosyć znany ten film, ale również ten wątek, ale nie wiedziałam, że aż tak bardzo jeszcze, że w Indiach, że gdzieś tam żyje jeszcze. Oczywiście to w pewnych tylko kręgach, nie każda osoba sobie z tego zdaje sprawę, ale wiem, że osoby, które jakby pracują w środowisku międzynarodowym, z tym kojarzą na pewno Polskę. Jesteśmy lubianym generalnie, myślę, narodem. Jesteśmy Europejczykami i to jest najważniejsze. Myślę, że to jest fajnie też być rozpoznawanym jako Europejczyk daleko gdzieś tam na świecie. No właśnie tak, tutaj pani Aneta napisała komentarz, tak, Mała Polska w Indiach, dokładnie tak, kiedy go oglądałam, także wszystkim Państwu też polecamy. Czyli Lech Wałęsa, ciekawe, pewnie jeszcze Jan Paweł II, czy być może... Pewnie mniej, no Indie są raczej skierowane w stronę islamu i hinduizmu, chrześcijaństwo jest dużo mniejsze, natomiast oczywiście jest znaną postacią. Przeczytam jeszcze tutaj komentarz pod pani Anety Hoffman. Ci, którzy jako dzieci byli w Indiach, tak jak pani, mimo zaawansowanego wieku, nadal mają Indie w sercu. Tak. Pewnie nie da się tego łatwo wykarczować. No, czy ja muszę Państwu powiedzieć troszeczkę prywatnie znowuż, ale kiedy rozmawiałam z panią Agnieszką przed programem, no to co mnie zachwyciło,
w taki sposób wybrzmiało z tej rozmowy, takiej jeszcze przed programem, to jest właśnie ten zachwyt tymi Indiami, bo Agnieszka cały czas powtarzała, że mimo, że już tam nie jest, to jej część w Indiach została. To jest takie, to jest było wspaniałe, bo to było czuć, że ten entuzjazm w dalszym ciągu jest. Także naprawdę, to aż mi się udzielało, także bardzo się cieszę, że... Tak, polecam bardzo, szczególnie jako osoba, która trochę Indie poznała od strony nieturystycznej. No wiem, tak, że turystycznie można się zachwycić Indiami, natomiast żyjąc tam bardzo się można dużo o sobie dowiedzieć, to jest myślę ogromna wartość, nauczyć się żyć ze sobą w takiej zgodzie, nie wszystko może akceptować, ale wiele rzeczy tolerować ze względu na poszanowanie dla innych. I to jest dla mnie ogromna lekcja, bo myślę, że po tym jak mieszkałam w Indiach, mogę żyć na całym świecie, nie mam jakby preferencji ani obaw do życia w jakimkolwiek miejscu. Znowu przerwę, mamy komentarz i pytanie od pani Marii. Przeczytam go, bo jest bardzo miły. Jest pani wspaniałą kobietą i odważną. Takich nam trzeba. Czy udało się pani zmienić trochę tamtejszą mentalność? To jednak ich kultura, która bardzo różni się od europejskiej. Co było najtrudniejsze? Bardzo dziękuję. Myślę, że wyjeżdżając do Indii więcej niż odważną, to pewnie byłam nieświadomą i trochę naiwną. Ta odwaga zupełnie nie była częścią planu, ale dziękuję tak czy inaczej. Co do mentalności, tak jak powiedziałam przed programem, miałam szczęście wyjechać do Indii z osobą, która Indię wcześniej znała bardzo dobrze i pierwszą rzeczą, którą się od niej nauczyłam, to było to, że przyjeżdżając do takiego kraju, który ma bardzo silne tradycje, bardzo silną kulturę, nigdy nie powinniśmy ingerować ani zmieniać ludzi na siłę, bo jesteśmy tam gośćmi. Możemy powiedzieć, możemy doradzać, możemy tłumaczyć, możemy pokazywać inne możliwości, ale nigdy nie narzucać naszej wizji jako jedynej prawdziwej. I myślę, że to budziło bardzo duży respekt wśród ludzi, z którymi się spotykałam. Prowadziliśmy taką akcję, zresztą ona chyba nadal funkcjonuje, pewnie w trakcie COVID-u trochę przystopowała. Nazwaliśmy ten program Bella Training Program. To był program edukacyjny dla kobiet i dla dziewcząt właściwie w szkołach, w trakcie którego urządzaliśmy takie sesje edukacyjne na temat higieny, na temat rozwoju, na temat zdrowia kobiet, dziewczynek. Bardzo często byliśmy pierwszymi jedynymi ludźmi, którzy z nimi rozmawiali na te tematy. Bardzo często byliśmy tymi, którzy nawet w szkole, zostawiając materiały, dawaliśmy nauczycielom możliwość dalszej pracy z dziećmi, bo nie zawsze udawało się wracać na przykład rok po roku. Także to nie było tak, że my próbowaliśmy zmieniać mentalność. Myślę, że mentalność zmienia się przez pokolenia. My próbowaliśmy pokazać, że proste rozwiązania mogą przynieść duży komfort w życiu. Problemem w Indiach, jeżeli chodzi o kobiety, na pewno jest przeświadczenie, że kobiety są gorsze. Tak? To myślę, że wszędzie na świecie kobiety mają trudniej, natomiast są kraje, w których mają naprawdę trudno. Wiele dziewcząt, kiedy zaczyna menstruować, po prostu przestaje chodzić do szkoły. I nie ma możliwości edukacji takiej, jaką mają chłopcy. Naszym zadaniem podczas tych sesji było wytłumaczyć, że można sobie z tym poradzić, że to nie jest tak, że trzeba siedzieć wtedy w domu. Oczywiście to wymagało dobrego przygotowania merytorycznego i takiego podejścia, które nie burzy tradycyjnych, tak, kulturowych jakichś tabu, natomiast przełamuje barierę rozmowy. I bardzo często było tak, że na tych sesjach dziewczynki, jakby dowiadując się pewnych rzeczy od nas, przekładały to sobie na swój język, tak żeby mogły to w domu wytłumaczyć, żeby w domu mamie powiedzieć, że mamo, tak to wygląda i wystarczy, że będę miała ileś tam pieniążków,
I to nie jest wcale takie drogie, jak wszyscy mówią, że mogę wtedy chodzić też do szkoły, tak jak wszyscy inni. I to dawało ogromną radość. Nie sądzę, żeby to zmieniało mentalność, ale to takie ziarenko zasiane gdzieś w zapomnianej wiosce, gdzie, gdzie nawet nie ma bieżącej wody, daje takie poczucie, że jednak te dziewczynki chociaż raz, pewnie na długi czas, czują się ważne, czują się niezapomniane, czują się zauważone. Nieopuszczone, tak. Ktoś myśli o tym, żeby im było lepiej. I to myślę, że to ogromna, ogromna radość dla mnie na pewno. I byłam bardzo dużym takim, no nie wiem, promotorem tego programu. No bo uważam, że w momencie, kiedy prowadziliśmy taką działalność i zajmowaliśmy się produkcją i sprzedażą produktów, które miały na celu, no to były produkty higieniczne, no to sama edukacja na ten temat była ogromnym, tak, ogromną częścią tej pracy. Całej kampanii właściwie. Czy jako kobieta, nie wiem, czy, mam nadzieję, że to pytanie nie jest zbyt odważne, ale czy jako kobieta odczułaś z Europy, odczułaś może, że jesteś trochę inaczej traktowana, czy nie? Czy... Oczywiście. To znaczy w życiu codziennym jakby ja nigdy nie miałam kompleksów, mimo że pewnie w Polsce bym miała większe. Natomiast jakby samo to, że byłam z Europy, powodowało, że w jakiś specyficzny sposób byłam traktowana przez innych. Natomiast w biznesie to już jest zupełnie inna bajka i na pewno jest tak, że żeby zaistnieć jako osoba decyzyjna, nawet z nadania, tak, to nikt nie patrzył na to, jakie mam stanowisko przy nazwisku. Moim sposobem na radzenie sobie w tej kwestii, ponieważ jestem osobą bardzo wysoką, mam 1,83 m wzrostu, więc jeżeli miałam ważne spotkanie, to zawsze szłam na nie w najwyższych możliwych szpilkach, więc miałam tak około 2 metry wzrostu, w związku z czym byłam na pewno najwyższą osobą na spotkaniu, co powodowało, że na pewno nie dało się mnie zauważyć, a przeważnie trzeba było na mnie patrzeć do góry, w związku z czym jakby to wymuszało pewien rodzaj relacji już na początku. To oczywiście taki żart, natomiast zawsze starałam się na pewno o to, aby jakby poziom tego, jak pracuję, też świadczył o tym, że jestem profesjonalistką. To było dla mnie zawsze bardzo ważne. W związku z czym poczucie czasu, które w Indiach, ja zawsze mówiłam, że my mamy zegarki, a tam panowie mają czas. Jakby ja pilnowałam tego zawsze, tak, żeby być bardzo punktualną, żeby być bardzo dobrze przygotowaną. Zdarzało się nawet, że musiałam wypraszać kolegów moich ze spotkania, ponieważ inaczej nikt ze mną nie rozmawiał, tak? Ale no, po pierwsze tak już jakby zasady były ustalane, w związku z czym nauczyłam się sobie z tym radzić. To nie jest prosta sprawa, trzeba mieć taką, no trochę takiej buty w sobie jakiejś, ale myślę, że też poczucia misji, tak? Jeżeli idę po coś i mam konkretne zadanie do wykonania, no to jeżeli to jest przeszkoda, to tylko takich przeszkód sobie można życzyć. A powiedz mi, czy próbowałaś w jakiś sposób może tę polską kulturę, polską historię jakoś przybliżyć tam na miejscu? Czy raczej... To znaczy, polska kultura głównie, myślę, dla mnie, ponieważ no, bardzo dużo czasu spędzaliśmy w pracy, to jest jednak bardzo wymagająca same dojazdy, bardzo wymagająca czasowo sprawa. Myślę, że polską kulturę, mogę powiedzieć, szerzyłam poprzez kuchnię. Uwielbiam gotować i to zawsze był mój konik. W związku z czym całe grono znajomych z całego świata właściwie zawsze bardzo chętnie gościłam i to były takie okazje, na które zawsze zapraszałam dużą ilość osób i gotowałam polskie przysmaki i myślę, że w ten sposób, mogę powiedzieć, szerzyłam polską kulturę. W zasadzie to chyba tyle. Uczestniczyłam też i osobiście, prywatnie i służbowo w wielu wydarzeniach, które były związane z promowaniem polskiego biznesu głównie w Indiach. Starałam się tutaj też podkreślać za każdym razem to,
to, kim jesteśmy i jaką mamy misję w Indiach, to bardziej tak patriotycznie, lokalnie dla firmy, ale myślę, że też bardzo przebijały te elementy polskości. Także uczestniczyliśmy w wielu imprezach organizowanych przez innych, ale też sami organizowaliśmy imprezy, zorganizowaliśmy kilkukrotnie turniej badmintona dla dziewczyn. I też właśnie z zamysłem, że jest to polska idea. Także na tyle, ile mogłam, to na pewno starałam się tą polskość podkreślać. Oczywiście również obchodziliśmy polskie święta narodowe. To też taki akcent mały. A święta jak wyglądały? Też były polskie, czy raczej to był miks pewnych elementów hinduistycznych? Ja nigdy nie spędzałam świąt Bożego Narodzenia w Indiach, ponieważ no, zawsze miałam możliwość przyjazdu do kraju. Natomiast ten okres przedświąteczny, no to tak, jak najbardziej. Zawsze była kolacja wigilijna, zawsze była choinka. Nawet śpiewaliśmy kolędy, chociaż to było duże wyzwanie. Staraliśmy się, myślę też z całym zespołem tym polskim, tworzyć taką atmosferę, że święta Bożego Narodzenia to nasze Diwali. Diwali to takie najważniejsze święto hinduistyczne. W związku z czym nasi pracownicy na pewno znali bardzo dobrze te wszystkie tradycje. A co robiliśmy dla innych? No, staraliśmy się pomagać tam na miejscu w tym okresie świątecznym no, osobom, które były w potrzebie. To myślę, że taki świąteczny akcent. Bardzo dużo. Tutaj mam jeszcze komentarz i pytanie od pani Anety Hoffman, więc ja je zadam. Najpierw pierwsze. Indie to bardzo duży i różnorodny kraj. Właśnie, może proszę przybliżyć właśnie tę specyfikę tego kraju. No tak, tak. Tutaj mówiąc o Indiach, mówimy w zasadzie o tak, miksie kulturowym, środowiskowym. Co ci najbardziej urzekło? Czy jakie różnice w samym środowisku, powiedzmy, hinduistycznym były najbardziej wyraźne w nawiązaniu do pytania pani? Dla mnie na pewno Indie są dużym, różnorodnym krajem. Są krajem bardzo też podzielonym. Są krajem, który się boryka z problemami związanymi z rasizmem, z nietolerancją religijną. Przy tym całym tyglu kulturowym, jednak tam wrze, są takie miejsca, gdzie rzeczywiście te punkty zapalne funkcjonują, ale z drugiej strony są też miejsca, w których w jednym budynku funkcjonuje kościół chrześcijański i meczet, tak? Więc to wszystko się daje tam jakoś pogodzić, ludzie ze sobą żyją i na co dzień, myślę, najfajniejsza rzecz w Indiach to są właśnie ci ludzie, których jest bardzo dużo, którzy są bardzo przytłaczający, a z drugiej strony tam rzadko można wyjść na ulicę i nie spotkać człowieka, który się uśmiechnie do ciebie. Tam ludzie żyją pogodnie, żyją, nieważne czy ktoś jest bardzo biedny, czy bardzo bogaty, bo te różnice też są ogromne, ale ludzie są generalnie dla siebie życzliwi. Jak się przyjeżdża później do Polski, w której na każdym kroku jednak ludzie się do siebie nie uśmiechają, teraz jak są maseczki, to może łatwiej po oczach poznać. Sobie człowiek może wyobrazić. To rzeczywiście, to mnie najbardziej urzekło i wszędzie, gdzie się pojedzie, nieważne to region, wszędzie widać, że ci ludzie się do siebie uśmiechają. Myślę, że dla mnie mi bliższa było południe, ze względu na to, że tam długo mieszkałam i znałam je lepiej. Wydawało mi się też południe bezpieczniejszym miejscem, szczególnie dla kobiet. Bo to jest ważne. Nie miałam nigdy takiego poczucia, że coś tam mi grozi. Jak jechałam na północ do Delhi, czy nawet do Rajasthanu, to tam takiego poczucia swobody nie miałam. Tam miałam poczucie takie, że wieczorem bałabym się sama wyjść z różnych powodów. To jakby nie miałam takiej swobody sama w sobie też i czułam takie zupełnie inne wibracje od ludzi, ale to pewnie też nieznajomość jakby miejsc też takie uczucie powoduje. Co jeszcze różnorodnego? Myślę, że jedzenie to jest najfajniejsza część Indii według mnie. Jedzenie w każdym regionie jest inne, oparte o inną filozofię nawet, o
inne składniki, inny sposób przyrządzania i każdy jest z tego dumny. Hindusi są bardzo dumnym narodem, który każdą wzmiankę o Indiach gdziekolwiek na świecie celebruje i są przeszczęśliwi i świętują, a ze swojego jedzenia są dumni najbardziej. Są bardzo gościnni, więc tutaj jesteśmy bardzo podobni. To jest ta gościnność, której się nie zapomina i jeżeli ktoś zaprasza do domu, to rzeczywiście obdarza najwyższym zaufaniem i szacunkiem i trzeba i właściwie otwiera przed nami serce, tak? Więc to też takie polskie trochę myślę, bo też jesteśmy taką nacją, która zapraszając gości do domu właściwie otwiera drzwi do rodziny. Bardzo ładnie, Agnieszko, to powiedziałaś. Pytania jeszcze od pani Anety Hoffman, ja je zadam, dobrze? Trochę schodzimy na nurt zawodowy, ale to też bardzo dobre pytanie, dziękuję pani Aneto. Czy wiele polskich firm działa na rynku indyjskim? Może masz wiedzę na ten temat, Agnieszko? Czy jest dużo? Wiem, że działa coraz więcej. Indie nie są prostym rynkiem. Myślę, tutaj jest ogromna rola osób, które promują Indie w Polsce dla biznesu. Wiem, że takie agencje, takie firmy są. Tutaj ogromna rola na pewno JJ Singha, który dużo robi w tej kwestii. Na rynku indyjskim jest kilka polskich firm albo firm, które mają udział pewien polskiego kapitału. Największym na pewno są toruńskie zakłady materiałów patrunkowych, ale są też firmy w Pune, wiem, są firmy w Hyderabadzie, są producenci jakichś podzespołów. Ja dokładnie nie wiem, teraz już nie chcę mówić, bo nie wiem, czy się sytuacja też nie zmieniła w tym czasie. Natomiast Polaków jest coraz więcej, również pracujących dla biznesu indyjskiego i z tego, co widzę, również biznes indyjski przyjeżdża do Polski, tak? Tutaj mamy siedzibę główną Infosysu, jest Tata Steel, także jesteśmy na pewno, Polska jest interesującym rynkiem, łatwiejszym, bo nie tak ułożonym jak jeszcze rynki Europy Zachodniej. Czy są polskie produkty na rynku indyjskim? Są. Są produkty higieniczne, które ja sprzedawałam, ale są też produkty spożywcze. Jest piwo Żywiec. Nie wiem, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe, ale jest. Można kupić jabłka i pieczarki z Polski. Więc to też taki akcent. I są produkty, są słodycze, są sery, są... Tak, w zasadzie to, co ja pamiętam. Także można polskie produkty w Indiach kupić również. I chyba w całych Indiach, już nie regionalnie, ale w całych Indiach. No to już jest bardzo dużo, ten wątek tej kuchni znowu się pojawia. Kolejny komentarz od pani Marii, przeczytam go. Oglądam zapartym tchem. Co prawda już z Polski, Warszawy, ale byłam kilkakrotnie w Indiach. Zachwycają kulturowo, ale warunki sanitarne przerażają. Zwłaszcza teraz w dobie pandemii. Czy myśli pani, że to może być kraj na całe życie? To znaczy, czy Polacy mogą tam się znaleźć na dłużej? Warunki sanitarne przerażają przez jakiś czas. One później stają się częścią rzeczywistości i one jakby nie ma na nie przyzwolenia i zgody, natomiast człowiek przestaje myśleć o tym jako o czymś odrażającym. Naszym też zadaniem było poprawiać te warunki sanitarne, tak w szkołach na przykład, budowanie toalet nowych albo miejsc dla dziewczynek generalnie, bo to jest duża sprawa, ale myślę, że po pewnym czasie wchodząc do domu, widząc, nie wiem, na podłodze skorpiona albo małpę, która wyżera z lodówki kabanosy, jakby traci się to poczucie, że to jest jakieś coś strasznego, tak? To jest część rzeczywistości, trzeba do niej przywyknąć i po prostu żyje się dalej. Oczywiście to jakby zmienia też sposób życia. Jak się podróżuje dużo, tak jak ja podróżowałam, to się człowiek uczy, co zawsze trzeba ze sobą mieć. Czy to pandemia, czy nie pandemia, że trzeba mieć ze sobą coś do odkażania, że zawsze trzeba mieć ze sobą gazetę, którą można w razie czego położyć na łóżko, żeby można się było wyspać. To też cenna lekcja. Ołów odstrasza robale, więc jest prawdopodobieństwo, że nie zostaniemy pogryzieni.
Ale jakby te same te warunki przerażają na pewno, jak się przyjeżdża z kraju o innym poziomie cywilizacji. Po pewnym czasie one już tak bardzo nie rażą. Może to źle, bo może jakby raziły, to bardziej byśmy pilnowali tego, żeby były lepsze, ale robimy co możemy, żeby pokazywać, że można to robić inaczej. To powiem tak. Natomiast w dobie COVID-u myślę, że Indie przeszły ogromną szkołę. Te miliony ludzi migrujących z miast do swoich domów, o których nikt nie pamiętał, którzy zostali sami sobie pozostawieni. Wiele tysięcy kilometrów przeszli na pieszo nawet, po to, żeby wrócić do domu, bo w miejscu, gdzie pracowali, nie było dla nich miejsca. Musimy pamiętać, że ci ludzie są zwożeni do miast na duże budowy i oni na tych budowach mieszkają, więc oni nie mieli nawet możliwości, żeby gdziekolwiek przenocować. Oni mieszkają w miejscu, gdzie pracują, tak? Tam są dzieci na tych budowach, to wszystko się odbywa na miejscu, więc w dobie COVID-u ogromne było wyzwanie przed Indiami. Z tego, co wiem od moich przyjaciół, oczywiście ci, co mają pieniądze, zawsze sobie poradzą. Natomiast ci, co nie mają pieniędzy, musieli inaczej kombinować. Ale obecnie wiem, że w Indiach, Indie są otwarte. Był pierwszy, drugi lockdown. Te lockdowny były dużo poważniejsze niż w Polsce, w Europie, bo one były takie totalne lockdowny. Tak, ludzie byli zamknięci w domach i nie wolno było wychodzić w zasadzie pod żadnym pretekstem. To ogromne wyzwanie, bo przy takim zagęszczeniu nie wyobrażam sobie, jak można było to zorganizować tak, żeby zadziałało. Ale w międzyczasie właśnie była u mnie przyjaciółka w weekend, która w Indiach nadal pracuje i żyje. I opowiadała mi, że co się zmieniło, to, że jak się idzie teraz do restauracji i zamawia się potrawę, to czeka się 45 minut, a jak do tej samej restauracji się dzwoni i zamawia się na wynos, to jedzenie jest gotowe w 15 minut. Także na pewno COVID spowodował jeszcze bardziej niż wszędzie indziej na świecie, że Indie się zdigitalizowały i że dzisiaj właściwie wszystko w Indiach można kupić i zamówić przez internet i ma się to w przeciągu paru minut w domu. I to jest też ogromna niespodzianka dla tych, którzy do Indii przyjeżdżają, że tam te systemy, aplikacje, ten rynek startupów, nowych pomysłów, rozwiązań informatycznych i logistycznych, myślę, że jest bardziej rozwinięty na pewno niż w Polsce, a również nawet w dużo bardziej zaawansowanych krajach w Europie. Dzięki, Agnieszko. Mam tutaj komentarz z Facebooka tym razem, ale u nas się pojawia. Pan Piotr Lach, południe, no właśnie, wiemy gdzie Delhi, Bombaj, Kalkuta, Ceylon, gdzie pani była, pracowała, a poważnie szacun i wielkie brawo za pracę tam i działania. Świetne spotkanie, pozdrowienia z Toronto. Dziękujemy bardzo, panie Piotrze, pozdrawiamy z Warszawy i z Holandii. Tak. Południe to Bangalore. To było moje główne miejsce w ciągu ostatnich 5 lat. Wcześniej mieszkałam w Tamil Nadu, to stan poniżej Karnataki, w miejscowości, która się nazywa Chinalapati. I to jest wioska położona niedaleko fabryki, która znajduje się w Ambaturaju. Myślę, że trudno będzie to na mapie znaleźć. Jest to miejsce bajeczne, jeżeli chodzi o widoki, krajobrazy, to jest miejsce położone pomiędzy wzgórzami, więc jest pięknie. Natomiast jest to wieś indyjska i to taka wieś, no indyjska wieś, jak można sobie to wyobrazić, nie wiem, czy można sobie to wyobrazić, ja sobie nie wyobrażałam wcześniej. Dzisiaj już bardzo zmienione, tak jak mówiłam, przez działania również firmy i przez to, że jednak tam duży wpływ mamy na zatrudnienie i to, jak ludzie dookoła żyją. Natomiast jest to nadal wieś i jest to bardzo trudna życiowo sytuacja dla młodej osoby. Ja mieszkając w Chinalapati, no przez prawie 2 lata doświadczyłam takiego okresu, kiedy w Tamil Nadu nie było prądu i przez 3 miesiące właściwie żyliśmy bez prądu, to znaczy bez prądu, nie mieliśmy prądu 18 godzin na dobę, co właściwie graniczy z tym, że prąd był tylko wtedy, jak byliśmy w pracy,
więc był to bardzo trudny czas. To był czas od marca do czerwca, w związku z czym największe upały, tak, sięgające 40 paru stopni, bez klimatyzacji, bez bieżącej wody i przetrwaliśmy te 3 miesiące. Bardzo, bardzo trudny, ale z drugiej strony też, tak jak mówiłam, taki czas, w którym bardzo dużo się o sobie nauczyłam. Ja też myślę, też w kontekście tutaj pytania, komentarza pani Marii. To jest zawsze tak, proszę Państwa, że każdy plan ma swoją specyfikę, wady, zalety, lepsze, gorsze strony. Natomiast myślę, że w przypadku Indii jakby dużo rekompensuje mentalność, ta otwartość, to mówi Agnieszka. Ja akurat nie miałam przyjemności być tam tyle razy, co pani Maria, bo zrozumiałam z komentarza, że była pani kilkukrotnie. Byłam tylko raz, ale faktycznie ta pewna otwartość, tak, pogoda ducha, no uśmiech, tak, to jest tak. No to myślę, że to wszystko inne rekompensuje, także tak. Nie rekompensuje wszystkiego, natomiast daje siłę do tego, żeby wstać i następnego dnia znowu działać. Spytała pani o to, czy jest to miejsce na zawsze, na stałe dla osoby z Polski? Na pewno dla wielu osób jest, tak? Jeżeli ma się tam rodzinę, jeżeli się próbuje tam zakorzenić też tak prywatnie, to myślę, że jest. Natomiast dla mnie, ja po prostu musiałam wrócić do Europy. Taką decyzję podjęliśmy z moim partnerem, że wracamy do Europy. To też nie była oczywista decyzja i też nie była prosta. Ze względów osobistych wróciliśmy. Myślę, że po takim czasie, jaki teraz minął, to są 2 lata, kiedy nie jestem już w Indiach, mogłabym do Indii wyjeżdżać na projekty, robić coś z Indiami wspólnego tymczasowo, natomiast nie wiem, czy umiałabym znowu całe swoje życie wywrócić do góry nogami, bo to jest wywrócenie życia do góry nogami. Polacy żyją wszędzie na świecie i wszędzie sobie radzą. I Indie nie są wyjątkiem. I na pewno można spotkać tam osoby, które są bardzo w tej rzeczywistości zakorzenione i nie zamierzają nigdy wyjeżdżać. Zresztą nie tylko z Polski, bo znam wiele takich osób. Natomiast trzeba jasno sobie powiedzieć, że to nie jest takie życie jak w Europie i trzeba te wyzwania po prostu traktować jak wyzwania, a nie jako przeszkody, żeby codziennie się z nimi zmagać i sobie radzić. Tak jak mówiłam, dla mnie szokiem po Indiach było to, że z ekspata w Indiach stałam się Polakiem w Holandii. Tutaj jakby dużo większa niespodzianka nastąpiła. To jeszcze pani Aneta pyta, dlaczego firma, w której pracowałaś, Agnieszko, wybrała na lokalizację właśnie południe Indii? Południe Indii, firma, dla której pracowałam, to firma medyczna, która miała bardzo, czy nadal ma, bardzo duży biznes związany z gazą. Południe Indii to teren, na którym uprawia się bawełnę i było tam wielu producentów właśnie gazy medycznej. I ze względu na znajomość tego regionu, właśnie z punktu widzenia dostawcy, firma postanowiła w 2002 roku założyć joint venture z indyjskim partnerem. To był dostawca gazu, który stał się partnerem w biznesie i ze względu na to została ta lokalizacja wybrana. Myślę, że dzisiaj firma myśli o tym, żeby również działać na północy, natomiast COVID myślę, że każdemu troszeczkę pokrzyżował plany. Nawet nie wiem właściwie na jakim etapie jest teraz ten akurat plan. A powiedz mi, co Cię najbardziej urzekło w takim, na tej płaszczyźnie powiedzmy zawodowej, jeśli chodzi o współpracę z partnerami z Indii? Bo trudno tutaj mówić o tym, że mnie coś urzekło, to jest bardzo trudna praca. No tak, jakby co było najbardziej z Twojej perspektywy oczywiście, bo może użyłam głosu urzekło, ale co było dla Ciebie powiedzmy czymś zupełnie odmiennym od Twojej kultury pracy, a jednak dało Ci pewną inspirację na przykład, albo pokazało Ci, czy to znaczy na pewno nauczyło mnie jednego, że żeby się nie poddawać, że w biznesie nigdy dyskusja nie jest zakończona i zawsze jest możliwość powrócenia do tematu. Hindusi mnie nauczyli, że podpisanie umowy to tak naprawdę początek pracy, a nie koniec. Że dopiero jak podpiszę umowę, to możemy poważnie rozmawiać o tym, co dalej robimy.
Ale, tak, ale jakby bardzo ważną częścią tego właśnie było to, że na każdym, poznając ludzi przypadkowych czasami, z innego zupełnie środowiska, z innego biznesu, można wspólnie dojść do takiego momentu, w którym rzeczywiście okazuje się, że można zrobić biznes. Oni są bardzo otwarci na to, żeby próbować nowych rzeczy, żeby ryzykować w biznesie, bo wysokie ryzyko daje wysoki zysk. I rzeczywiście są na to otwarci. Z drugiej strony to nie jest tak, że jakby łatwo jest taką osobę przekonać do siebie. To trzeba też mieć dosyć specyficzny sposób rozmowy. Właśnie w Polakach lubią tą otwartość. My jesteśmy bardzo, tak jak powiedziałam, podobni, tak? Mamy takie cechy, które powodują, że stajemy się dla siebie serdeczni i też właśnie to budowanie takiego osobistego kontaktu, tej relacji opartej też na pewnym zaufaniu, daje łatwiejszy dostęp do biznesu. Także to nie jest łatwa współpraca, tak jak mówię, bo kwestia dotrzymywania słowa, kierowania się tym, co zapisane w umowie, to jest kwestia dość luźna i to jest tak jak z sygnalizacją świetlną, tak? Zielone jedź śmiało, żółte dla dekoracji, czerwone nieśmiała sugestia. Tak samo jest z zapisami w umowie. Nie można się do tego za bardzo przywiązywać, bo człowiek się frustruje. Trzeba po prostu podejść do tematu zadaniowo i w momencie, kiedy się podpisuje umowę, to tak naprawdę zaczyna się praca nad tym, co można wykonać. Powiedzmy, bo ja zrozumiałam też z rozmowy z Tobą przed programem, że znaczy odczułam to właściwie podczas naszej dyskusji, w Twoim takim zaangażowaniu w te projekty społeczne. Miałam poczucie, że dawało Ci to pewną taką przyjemność wpływania nie mentalność, bo to już było dzisiaj poruszone, ale na pewien stan świadomości, zwłaszcza kobiet. Może coś więcej o tym, bo to jest też dla mnie dosyć ciekawe, bo ja troszkę zajmuję się filantropią i też Państwo wybaczą, to taki mój akcent prywatny. Także może to, może ja bym chciała jeszcze może troszeczkę w tą przestrzeń wejść. Ja tutaj ciężko mi mówić o filantropii, natomiast na pewno wierzę w to, że kobiety mało sobie pomagają. Powinny bardziej. I też moim takim zawsze celem i tym, co mi przyświecało, było to, żeby wspierać kobiety. To było na każdym poziomie właściwie. Starałam się bardzo, żeby kobiety w firmie naszej miały możliwości awansu. Przynajmniej takie jak mężczyźni, żeby nie było tego podziału, żeby jakby płeć nigdy nie wpływała na to, czy ktoś jest, czy nie jest na danym stanowisku, więc na pewno od tego bym zaczęła. Ale tak naprawdę wszędzie, na każdym kroku, gdzie tylko widziałam, że jest taka możliwość, to starałam się jakby manifestować to, że kobiety są przynajmniej równe. A tak naprawdę w wielu aspektach nie ma to żadnego znaczenia, czy są kobietami, czy nie są kobietami. Właściwie od osobowości zależy, czy ktoś jest dobry, czy nie jest. Dla mnie zawsze to było bardzo ważne i dlatego też mówię, czasami proste środki, jak założenie szpilek i pokazanie, że jest się większym od kogoś, ułatwia po prostu i przełamuje pewne lody. I tak też starałam się zawsze postępować, również w kwestiach takich związanych właśnie z tym promowaniem higieny, z układaniem programów edukacyjnych. Zawsze skupialiśmy się głównie na kobietach, na dziewczynkach. Wiedząc, że nimi zainteresowanie wszystkich po kolei jest najmniejsze. One zawsze były spychane i są spychane na margines. Utrudnia się im pewne działania, a z drugiej strony widzimy, że w Indiach odsetek kobiet na wysokich stanowiskach i w polityce jest bardzo wysoki również, więc jednak jest możliwość przebicia tego szklanego sufitu, no ale udaje się to bardzo nielicznym, tak? Odsetek jest wciąż niewielki. Ale mam wrażenie, tak? Przepraszam. Nie szkodzi.
Nie miałam takie poczucie, ja miałam takie poczucie, kiedy mówiłaś, że Państwa projekty właśnie edukacyjne, one były dobrze przyjmowane przez dziewczynki, czy w szkołach, czy w ogóle przez społeczność. Także no to jest, myślę, taki pozytywny akcent tego, że jednak Państwo wychodziliście z jakimś programem i to było dobrze przyjmowane. To jest ważne, w jaki sposób jesteśmy odbierani i czy nasze właśnie projekty, tak? Więc no myślę, że to jest takie fajne. Tak, myślę, że ważne jest, żeby próbując swoich sił w biznesie w takim kraju, mając pewne doświadczenia z Europy, próbować te fajne doświadczenia i fajne rozwiązania przekładać na rynki, bo to tak naprawdę nie jest duży koszt, bardziej liczy się zaangażowanie, to bardzo integruje zespół, też pomaga jakby wytworzyć taką atmosferę właśnie wśród ludzi, którzy z nami współpracują, nie tylko naszych pracowników, ale też naszych kontrahentów, klientów. Oni wszyscy byli świadomi tego, że my jesteśmy nie tylko firmą, która sprzedaje podpaski, ale jesteśmy też dużym organizatorem właśnie życia w takiego i społecznych działań w szkołach, w miejscach, gdzie nikt nie dociera, bo to też jest ważne. My nie jeździliśmy w miejsca, które są super popularne, tylko raczej skupialiśmy się na tych terenach, na tych miejscach, które były zapomniane przez wszystkich. Bardzo często to były szkoły bez bieżącej wody, czasami bez prądu. To były miejsca, które rzeczywiście miały ogromny deficyt wszelkiego rodzaju pomocy, tak? Więc no tutaj to były sierocińce często, miejsca, gdzie było duże skupisko dzieci, którym się nikt właściwie nie interesował, przeważnie jakieś charytatywne organizacje, ale to były też organizacje NGO-sy, które w jakiś sposób w pewnym momencie zostały powołane przez natchnionych ludzi, bo to są ludzie z ogromną pasją. Taką organizacją było IVDP, to jest taka grupa samopomocowa, która w przeciągu kilku lat rozrosła się do chyba w tej chwili 300 tysięcy członkiń. To jest grupa samopomocowa, która jest oparta o taką ideę, że kobieta powinna mieć możliwość dodatkowego zarobkowania. Po to, żeby nie być na zupełnym utrzymaniu męża. Powstała ta organizacja w regionie, gdzie było bardzo duży problem alkoholizmu wśród mężczyzn, w związku z czym oni nie pracowali, więc rodziny były bardzo biedne, kobiety były zdane same na siebie i w pewnym momencie pojawiła się osoba, pan Francis, który wymyślił, że trzeba im pomóc i zaczęło się od takich małych pożyczek, które one spłacały pracą swoją, a w przeciągu kilku lat stworzył taką sieć kobiet, które sprzedając różne małe przedmioty, to były czasami słowniki, to były lampki solarne, to były również podpaski, zarabiały po prostu pensje, której nikt inny do domu nie przynosił i w ten sposób ten region w przeciągu kilku lat rzeczywiście dużo bardzo się rozwinął i kobiety zaczęły tam brać sprawy w swoje ręce i rzeczywiście można sobie wyobrazić, że przy takiej skali, że to jest 300 tysięcy kobiet, to już rzeczywiście miało wpływ na życie tej lokalnej społeczności. To jest super przykład, taki też motywujący, dający nadzieję, że faktycznie... Tak, że współpraca z nimi też była świetna. Oni mieli jasny cel. My byliśmy zaangażowani w ich projekty też edukacyjne, czyli my szkoliliśmy te kobiety tak, żeby one też idąc do domów, widząc jak wygląda sytuacja, były w stanie być takimi doradczyniami. Podobny program realizowaliśmy z takimi grupami, które zajmowały się w ogóle już edukacją w domach, takimi pielęgniarkami, no pewnie to nie są pielęgniarki, pewnie to dziewczyny, które chodzą po domach i sprawdzają poziom cukru, mierzą ciśnienie. One również od nas dostawały zastrzyk takiej wiedzy po to, żeby widząc sytuację mogły po prostu wytłumaczyć, że to jest naturalna sytuacja dla dziewczyny, że no, wymaga odpowiedniej higieny, ale jakby to schodziło na plan dalszy. Najważniejsze było zauważenie tego problemu i jakby zaadresowanie go po to, żeby nie było to takim totalnym tabu. I w ten sposób właśnie próbowaliśmy realizować i angażować się w różne projekty
ale właśnie przeważnie realizowane przez kobiety i dla kobiet. Takie jeszcze jedno pytanie ode mnie, bo już minęła godzina, ten nasz czas powiedzmy antenowy w cudzysłowie. A teraz tak szybko leci nam rozmowa, że mówiąc kolokwialnie. Powiedz mi, tak teraz z perspektywy no, powiedzmy tych 2 lat, kiedy już jesteś poza Indiami, czy jest coś, co zmieniłabyś gdzieś tam przez te swoje 12 lat bycia tam, czyli może poszłabyś w innym kierunku, czy położyła nacisk na jakiś obszar, czy może nie wiem, czy jest coś, co zmieniłabyś teraz z perspektywy czasu, jeśli chodzi o swoje bycie tam? Tak, zmieniłabym. Zmieniłabym swoje nastawienie, że wszystko musi być tak, jak ja chcę. To bym zmieniła. Chciałabym dzisiaj, widząc, jak bardzo byłam zestresowaną osobą, mimo że żyłam w kraju, do którego większość ludzi przyjeżdża się odstresować, to bym zmieniła. Nic, myślę, więcej, jeżeli chodzi o moje życie tam. Pewnie dzisiaj, mając tą wiedzę, którą mam, bałabym się drugi raz podjąć tego wyzwania. Nie mówię, żebym tego nie zrobiła, ale myślę, że miałabym większą świadomość tego, na co się pisze. Natomiast jest to dla mnie takie doświadczenie, które już zawsze we mnie zostanie i te Indie zawsze we mnie będą i traktuję je jak swój kraj, tak jak mówiłam. Jak słyszę, jak ktoś mówi coś złego o Indiach, to bardzo mnie to irytuje i od razu staję w obronie. Także jest to ogromna część mnie i taka część, która uformowała mnie jako osobę dorosłą. I na pewno, co Indiom zawdzięczam najbardziej, to jest to, że dzisiaj patrząc na to, co się na świecie dzieje, rozumiem, do czego może doprowadzić sytuacja, która nie jest kontrolowana, a z drugiej strony wiem, że nie muszę, tak jak powiedziałam, nie muszę wszystkiego akceptować, ale umiem tolerować i jestem osobą, która jest bardzo otwarta i świadoma tego, że różnice to tak naprawdę jest bogactwo, a nie coś, co powinniśmy zwalczać. Myślę, że to nie mam nic do dodania, ta puenta jest po prostu taka punkt. Natomiast tutaj jeszcze taka moja personalna, tylko mój personalny wkład jeszcze w twoją wypowiedź. To znaczy powiedziałaś, że być może zmieniłabyś swoją postrzeganie siebie w całej sytuacji, tak? Czyli swoją, tak, że musimy zawsze, tak jak to uważasz, natomiast też trochę cię tłumacząc, może też takie podejście, jednak byłaś na dosyć wysokim stanowisku, byłaś za pewne rzeczy odpowiedzialna, więc myślę, że też bawiłaś się w kraju, gdzie musiałaś pewne standardy trzymać, więc być może to jest też kwestia człowieka, to jest pierwiastek ludzki, który gdzieś tam jest w biznesie, bo nie jesteśmy maszynami. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć, że no, od osób, które tam współpracowały i które mi dzięki którym mam w ogóle miałam kontakt i przyjemność rozmowy z Tobą i dzisiejszego webinaru. Pozdrawiam Pana Jakuba bardzo serdecznie, pozdrawiamy, machamy, dlatego że tutaj duży wkład i też z taką estymą, którą Ci darzy właśnie Jakub, myślę, że to jest też, nie wzięła się z nikąd. Tak? Myślę, że z ogromną wzajemnością, tak, znasz historię, wiesz, że Jakub przyjechał do mnie jako asystent, natomiast miałam szczęście pracować w Indiach z tak fantastycznymi ludźmi, że każdemu życzę, żebym miał taką możliwość i patrzeć, jak się ludzie rozwijają. Bardzo młodzi ludzie, którzy mają ogromny zapał i którzy do Indii przyjeżdżają i chłoną te Indie i rzeczywiście chcą je zmieniać w takim pozytywnym sensie. I takich ludzi tam brakuje. Tam naprawdę powinni tylko wyjeżdżać tacy, którzy są gotowi na to, żeby zmieniać świat. Wspaniały komentarz od Pani Łucji, która zresztą była naszym gościem ze Szwajcarii. Łucja, ściskamy Cię wszyscy bardzo serdecznie. Ja przeczytam. Bardzo ciekawa praca, długotrwałe efekty, wzmacnianie koniunkcji kobiet znosi uzależnienie, świetne. Duży szacunek dla Pani pracy. Pani Łucja, też tak, osoba tak, przesterdeczna i naprawdę też z dużymi osiągnięciami. Pozdrawiam, ściskamy Cię bardzo serdecznie. Była naszym gościem ze Szwajcarii właśnie z Zurychu jakiś czas temu. Dziękuję bardzo, Łucja. Dziękujemy serdecznie. Ja również bardzo dziękuję. Tak jak mówiłam, uwielbiam mówić o Indiach i mogę mówić o nich godzinami. Dziękuję. Fajnie było wrócić ci do pewnych myśli. Znaczy, dla mnie to też była bardzo duża przyjemność, Agnieszko, także już kończąc myślę, bo są jeszcze jakieś, nie wiem, czy są może jeszcze jakieś pytania, bo nie zapytałam na sam koniec, ale one coraz się pojawiały.
Pani Maria, komentarz, bardzo wciągający, ciekawe spotkanie, oby takich więcej, pozdrawiam, dziękujemy ślicznie Pani Maria, też jest Pani wszystkie pytania i za aktywność dzisiaj z nami, za taką chęć dialogu. Także no Agnieszko, dziękuję Ci serdecznie, dla mnie była duża przyjemność, też naprawdę czekałam to spotkanie tak prywatnie, bo byłam ciekawa, w jaki sposób kobieta też może gdzieś tam odnaleźć się w tym świecie biznesowym, w zupełnie obcej kulturze, tak powiedzmy troszeczkę bardziej odległej niż inne europejskie państwa. I naprawdę no myślę, że Ci serdecznie gratuluję, cieszę się, że mieliśmy taką reprezentację w Indiach, bo myślę, że w pewnym sensie też kreowałaś nas wizerunek Polaków, tak, i biznesu, i pewnych standardów, zakręcia. Że to jest, myślę, coś takiego, świetna wartość. Jeszcze komentarz od Pani Anety, też go przeczytam. Gratuluję Pani pracy, działań społecznych w Indiach. Życzę wiele, wiele dobrego w przyszłości. Dziękuję bardzo Pani Aneto. Ja dziękuję wszystkim serdecznie, osobom, które brały udział, zadawały pytania. Ja nie powitałam, ale bardzo serdecznie pozdrawiam Panią Ronę Wiernacką. Widziałam że Pani komentarz, także machamy Pani serdecznie z Warszawy. Dziękujemy, że jest Pani z nami. Dziękuję Panu Piotrowi, Pani Marii, Pani Anecie Hoffman. Mam nadzieję, że nikogo jeszcze nie przeoczyłam. To już dziękuję serdecznie za obecność dzisiaj i za wszelkie pytania. I Lucja, również Ciebie serdecznie ściskamy z Warszawy. Ja również dziękuję bardzo. Będę obserwowała kolejne spotkania. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Ściskamy z Warszawy.